Wojewoda Michał Sztybel pożegnał się podczas sesji Rady Miasta z radnymi i władzami Bydgoszczy. Bydgoszcz informuje. Były zastępca prezydenta miasta został powołany na stanowisko wojewody kujawsko-pomorskiego przez premiera Donalda Tuska. Jest pierwszym bydgoszczaninem pełniącym tę funkcję po 13 latach przerwy. Podziękowałem dzisiaj radnym miasta Bydgoszczy oraz panu prezydentowi za wiele lat współpracy, Pożegnałem się z radnymi, z panem prezydentem, a także przywitałem się w nowej roli. Bydgoszcz na pewno będzie mogła na mnie liczyć. Chcę pomagać polskim samorządom. Chcę, aby rząd koalicji 15 października właściwie współpracował z samorządami. I Bydgoszcz w tym ma bardzo ważną rolę. W środę żegnali go i dziękowali za współpracę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska. Obiecuję, że będę stale w kontakcie z Radą i Panem Prezydentem. To istotne, bo Bydgoszcz to przecież największe miasto regionu, powiedział wojewoda Sztybel, który na pamiątkę otrzymał swój portret z najważniejszymi zadaniami wypełnianymi w ratuszu. Czytaj więcej na www.bydgoszczinformuję.pl